Gdy patrzy się na europejską mapę zanieczyszczeń powietrza, na której skala jest zaznaczona kolorami: zielony – dobrze, żółty, pomarańczowy – nie najlepiej, ale znośnie, czerwony – źle, fioletowy – katastrofa ekologiczna. Widzi się, że większość kontynentu jest zielona, żółta lub pomarańczowa. Wyjątkiem są Bałkany, część północnych Włoch oraz Polska. Polska jest pomarańczowa, czerwona i fioletowa. Pomarańczowa na północy, czerwona w centrum, fioletowa na południu. Co ludzie wiedzą o smogu? Ludzie bardzo mało wiedzą o smogu. Ludzie bardzo mało wiedzą o konsekwencjach zdrowotnych narażenia na bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Ludzie bardzo mało wiedzą o smogu. Ludzie nie wiedzą, że smog zabija. Ludzie nie wiedzą, że smog powoduje raka. Ludzie nie wiedzą, że smog przyczynia się do zatorów, do zawałów. Ta wiedza jest coraz większa w dużych miastach. Ona jest coraz większa w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu. Natomiast jak pojedziemy do mniejszych miejscowości, tam ludzie nie mają kompletnie świadomości, że żyją w zanieczyszczonym powietrzu, chorują z powodu zanieczyszczonego powietrza i że to zanieczyszczone powietrze wpływa realnie na nich, na ich bliskich, na ich rodziny. W ciągu najbliższego roku od 40 do 45 tysięcy Polaków umrze przedwcześnie z powodu stanu polskiego powietrza. To mniej więcej 10 razy więcej niż liczba ofiar wypadków drogowych w całym kraju. Zabijają ich, nas przede wszystkim, nowotwory i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Poza tym u wielu pogorszy się astma, pojawią się lub zaostrzą alergie. Starsi ludzie będą mieli kłopoty z sercem. Pojawi się jego niewydolność i zaburzenia rytmu oraz bóle wieńcowe. Przyjdą ataki duszności, które czasami skończą się zgonem. Przybędzie zawałów, zaostrzy się nadciśnienie. U młodszych pojawią się kłopoty z gardłem, krtanią, oskrzelami. Także zapalenia spojówek, pieczenie i uzawienie oczu. Do tego kłopoty ze snem, zmęczenie, zaburzenia koncentracji. Większość z nich nie będzie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Tak jak większość rodziców nie będzie rozumieć, dlaczego ich dzieci są chore. Polacy wciąż wiedzą o tym za mało i właśnie dla nich jest ten film. Wiedzę o smogu i o tym, co smog robi z ludzkim zdrowiem, najłatwiej jest zdobyć w Krakowie. Nie dlatego, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym polskim lub europejskim miastem. Tak nie jest. Równie źle jest w wielu innych miejscach. Na polskim Śląsku, na Podhalu, na Bałkanach, Belgradzie, Nowym Sadzie i Sarajewie. Jednak Kraków jest wyjątkowy dlatego, że wiemy, że ma problem ze smogiem, a jednocześnie jest miastem akademickim. To powoduje, że jest tu wielu dobrych fachowców, którzy zajmują się wpływem zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie, tym, co oddychanie tak złym powietrzem robi z naszymi organizmami. Odwiedziliśmy troje z nich, profesor alergologii, profesor epidemiologii i profesor kardiologii i zadaliśmy podobne pytania. O zdrowie, o smog, o to, jak się przed nim chronić. Pierwszą wizytę złożyliśmy w szpitalu uniwersyteckim im. Jana Pawła II u profesor Ewy Kondurackiej. Zapytaliśmy o to, co w polskim powietrzu jest takiego, że oddychanie nim szkodzi nam i naszym dzieciom. W polskim powietrzu jest nie tylko w polskim, jest cała mieszanina różnych substancji chemicznych, które mogą szkodzić. Począwszy od pyłu zawieszonego, czyli takich, jakbyśmy chcieli to porównać do jakichś cząsteczek, to są małe, takie drobne kuleczki w mikroskopie skaningowym o bardzo różnej często wielkości aerodynamicznej, począwszy od ponad 10 mikrometrów, czyli takiej wielkości, które mogą być zatrzymywane przez drogi oddechowe, przez te najdrobniejsze poniżej 2,5 mikrometra sześciennego, które niestety nie są zatrzymywane przez drogi oddechowe, tylko w ciągu 5 minut dostają się do krwi i do wszystkich narządów wewnętrznych i to jest olbrzymi problem, ponieważ tam mogą wywoływać stan zapalny. Oprócz pyłu zawieszonego, tlenki azotu, związki siarki, dioksyny, furany, węglowodory aromatyczne, z których najczęściej oznaczanym jest alfa-benzopiren, ale też inne węglowodory aromatyczne, to są z kolei substancje o wybitnie rakotwórczym działaniu, podobnie jak dioksyny. Dioksyny mają jeszcze działanie mogące powodować mutacje genetyczne, ale oprócz tego we większych stężeniach mają działanie rakotwórcze, no i alfa-benzopiren, czyli ta substancja, która między innymi znajduje się w dymie papierosowym. No i warto to podkreślić, że ilości alfa-benzopirenów w powietrzu, nie tylko krakowskim, bo innych miast, przekraczają wielokrotnie dopuszczalne
normy są to zwykle siedmiokrotnie przekroczone średnie roczne dopuszczalne wartości. I to jest mniej więcej tak, jakbyśmy palili rocznie 2,5 tysiąca papierosów. Problem w tym, że możemy zrezygnować z palenia albo odzwyczaić się od palenia, prawda? Jeżeli ktoś wcześniej palił papierosy, natomiast przed powietrzem nie mamy gdzie uciec. Substancje, które znajdują się w zanieczyszczonym powietrzu, w tej chwili tak bardzo przekraczają dopuszczalne normy, że ich wpływ jest bardzo podobny do wpływu dymu papierosowego na nasze zdrowie, co zresztą jest ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia. A jak wygląda mechanizm działania tych substancji na nasz organizm, który powoduje, że są one szkodliwe? Ten mechanizm jest bardzo złożony i oczywiście oprócz wpływ na występowanie nowotworów, gdzie wskutek przewlekłej tej ekspozycji dochodzi do uszkodzenia naszych kwasów nukleinowych. I to jest taki główny mechanizm. Generalnie trzeba przyjąć, że po prostu te substancje inhalowane powodują taki rodzaj stanu zapalnego, uogólnionego stanu zapalnego w naszym organizmie, dotyczący naczyń, dotyczących innych narządów wewnętrznych, a przewlekły stan zapalny sprzyja rozwojowi wiele chorób i na tym podłożu występują różne choroby. Nasilenie chorób układu oddechowego, nasilenie czy zwiększenie ryzyka występowania nowotworów. Te substancje chemiczne wchodzą w interakcje ze sobą, więc tutaj jeszcze nie jest to efekt działania pojedynczej substancji chemicznej, tylko wielu substancji, które jeszcze wchodzą ze sobą w interakcji. Mówiąc w dużym uproszczeniu, to jest uogólniony stan zapalny, który powoduje oczywiście aktywację układu immunologicznego, uwalnianie przez nasz organizm całego szeregu białek, które nasilają ten stan zapalny, bo organizm próbuje się jakoś bronić przed, nazwijmy to, obcym ciałem. I to powstaje taka błędna kaskada, nakręcająca się wzajemnie, aktywacja układu immunologicznego, stan zapalny, rodzaj stan zapalnego chemicznego, ale wtórnie dochodzi też do zmniejszenia odporności organizmu, na przykład na zakażenia drobnoustrojami, takimi jak bakterie i wirusy. A jakby opisać to wszystko w plastyczny sposób, powiedzmy tak jak było sobie życie, dla laika, dla dziecka. Wiem, że to jest kosztem precyzji wypowiedzi, ale czy byłaby Pani skłonna to zrobić? No więc jeżeli wtargnie do naszego organizmu taka kuleczka, która zostaje rozpoznawana przez nasz układ odpornościowy, czyli nasze kudłate białe limfocyty, makrofagi, które mają kształt F16 i inne krwinki, i te cząsteczki gdzieś tam osiądną, na przykład w tarczycy, czy w wątrobie, czy w pęcherzu moczowym, no to same w sobie, dotykając naszych narządów wewnętrznych, powodują stan zapalny. I coraz więcej tych makrofagów, tych limfocytów ściąga wokół i to powoduje wtórnie uszkodzenie tych narządów wewnętrznych. Te substancje chemiczne same mają właściwości uszkadzania. To tak, jakby te kuleczki wypluwały z siebie cały szereg różnych substancji, które powodują uszkodzenie, jakby rdzewienie naczyń i naszych narządów wewnętrznych. Te najmniejsze takie kuleczki są bardzo sprytne, ponieważ one się dostają do naszego organizmu nie tylko przez nos i buzię, jak oddychamy, zwłaszcza jeżeli jedziemy na rowerze, bo oddycha się wtedy ustami, jak się robi wysiłek fizyczny, nie tylko nosem, ale również przez spojówki oczu. I one są tak maleńkie, że one, nasz układ odporności, nasz układ, organizm się broni przed nimi i próbuje w płucach i w układzie nosowym zatrzymać, ale tylko te największe, które mają 10 mikrometrów sześciennych średnicy aerodynamicznej albo większe, są zatrzymywane i tam wywołują miejscowy stan zapalny. Ale zwykle nasz układ odpornościowy ściąga żołnierzy w te okolice i daje sobie radę z tymi zanieczyszczeniami, zwłaszcza, że wielokrotne prawdopodobnie ćwiczenie tego układu immunologicznego może powodować przynajmniej przez pewien okres czasu zabezpieczenie nas, ale po pewnym czasie też już te siły odpornościowe mogą się wyczerpać, no i po prostu ciągną nam się infekcje, które łapiemy, bakteryjne czy wirusowe. Ale te najmniejsze kuleczki maszerują dalej i maszerują do naczyń krwionośnych. I wykazano badaniami izotopowymi, że jeżeli się 5 minut oddycha na przykład cząstkami pyłu zawieszonego PM2,5, które są znakowane izotopem, one po 5 minutach znajdują się już wszędzie. Nie zatrzymują je żadne bariery po drodze, bo są tak małe, że mogą przecisnąć się obok krwinki czerwonej i dostają się wszędzie. A jakie są efekty oddychania tą tablicą Mendelejewa, o której mówimy tutaj od początku?
Znaczy najbardziej, znaczy tak, u osób zdrowych jest to zupełnie nauka choroby, znaczy nie cierpiących z powodu chorób układu oddechowego i zupełnie druga grupa to są osoby, które już chorują na astmę czy na przewlekłą obturację na płuc. U tych zdrowych najczęściej pierwszym takim objawem to jest pojawia się kaszel, czyli bardzo powszechny objaw kliniczny, najczęściej infekcji czy drażnienia układu oddechowego. Jeżeli ta osoba ma infekcję zwykłą wirusową, katar czy normalną infekcję górnych dróg oddechowych, te infekcje się po prostu permanentnie ciągną. Nie tylko z powodu właściwości wirusów, które mają teraz takie właściwości, że dzieci na przykład potrafią nam po takiej infekcji kaszleć przez kilka miesięcy, ale to jest również, bo takie właściwości mają w tej chwili drobne ustroje. Taki odczyn, taki rodzaj alergii zostaje po przebytej infekcji na wrażliwość układu oddechowego. Ale również te substancje chemiczne, które po prostu w sposób chemiczny drażnią, jeszcze podrażnione przez infekcję układu oddechowy, naszą śluzówkę nosa, gardła, krtani i to powoduje przedłużanie się infekcji. Drażnienie chemiczne, no to jest tak jakbyśmy sobie na ranę na przykład próbowali troszeczkę nalać soku z cytryny, prawda, to bardzo piecze wtedy. Nawet mniej więcej, oczywiście to jest zbyt przesadne i zbyt obrazowe, ale jeżeli mamy troszkę rany spowodowaną w układzie oddechowym i rozpulchnioną śluzówkę wskutek infekcji i na to jeszcze dołoży się substancja chemiczna, która ma takie właściwości w tym momencie jakby sok z cytryny, to automatycznie to się przedłuża, prawda, i to gojenie następuje o wiele, wiele dłużej i te objawy są bardziej potężne. Układ oddechowy osoby chorej, znaczy po pewnym czasie u osoby jeszcze zdrowej, może skończę, też wyczerpują się możliwości układu odpornościowego. Po prostu łatwiej zapadamy na infekcje. O dzieciach jeszcze powiem, a osoby chore na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc doskonale wiedzą i gdyby z nimi zebrać wywiad, to oni doskonale wiedzą, kiedy im nie wolno wychodzić z domu, dlatego że po każdym takim wyjściu oni po prostu się duszą. Ta duszność jest tak duża, że oni są często hospitalizowani. W przypadku choroby obturacyjnej płuc to zwiększa ryzyko zgonu. Takie silne zaostrzenie duszności, które wymaga hospitalizacji, którego pacjent sam nie może opanować, które wymaga często bardzo specjalistycznej aparatury no i stosowania relatywnie drogich leków, nie zawsze jest skuteczny. Ci pacjenci po prostu szybciej umierają. Dlatego okres jesienno-zimowy, kiedy stężenie pyłu zawieszonego jest bardzo duże, jest bardzo niedobry, szczególnie dla pacjentów z chorobami płuc, takimi jak astma i choroba obturacyjna płuc. Nie dość, że są infekcje wtedy, to jeszcze do tego jest to podrażnienie chemiczne. I te osoby tak naprawdę zwykle siedzą w domu zamknięte. W pomieszczeniach zamkniętych stężenie tych zanieczyszczeń jest nieco mniejsze, ale ono nie jest prawidłowe. My dokonywaliśmy pomiarów w naszych blokach i w domach mieszkalnych. Zawartości pyłu zawieszonego jest rzeczywiście niższy niż na ulicy, ale w zależności od szczelności okien, od szczelności uszczelnienia domu, te normy są często również bardzo przekroczone w porównaniu do tych norm, które zaleca się. Drugi problem to jest problem zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu. Tlenki azotu też powodują kurcze naczyń, w tym naczyń wieńcowych, więc mogą pojawić się bóle w klatce piersiowej u zupełnie zdrowych ludzi, a u osób, które są chore na układ krążenia, zaburzenia rytmu, nasilenie objawów tak zwanej dławicy piersiowej, czyli dusznicy bolesnej, ale także podrażnienie układu oddechowego. Ewa Konduracka mówi, że oddychanie polskim powietrzem niewiele różni się od palenia papierosów. Jej słowa potwierdzają duże badania, które w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Krakowskiego Kolegium Medicum prowadził nieżyjący profesor Wiesław Jędrychowski. Brało w nich udział 500 kobiet. Sprawdzano, jaki wpływ na zdrowie ciężarnych, a później ich dzieci mają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pył zawieszony w powietrzu. O badania zapytaliśmy doktor habilitowaną Agnieszkę Pac, współpracownicę profesora. Zanieczyszczenie powietrza w okresie prenatalnym, zwłaszcza węglowodorami aromatycznymi, prowadziło do tego, że obserwowaliśmy w czasie porodu dzieci, które miały mniejsze wyniki pomiarów antropometrycznych, mniejszą masę urodzeniową, mniejszy obwód główki, mniejszą długość urodzeniową.
Później również zaobserwowaliśmy wpływ zanieczyszczenia powietrza, w szczególności węglowodorów aromatycznych, na wyniki spirometrii u pięciolatków. To już było o 100 ml gorsze wyniki. Zaobserwowano wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie, częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego. Przede wszystkim świstów, które potem są jak gdyby takim predyktorem astmy, ale również częstsze występowanie na przykład zapalenia płuc. I to, co jak gdyby w późniejszym wieku obserwowaliśmy, czy myśmy badali w późniejszym wieku, to są wyniki testów rozwojowych u pięciolatków, obniżone wskaźniki w porównaniu do dzieci matek nienarażonych w czasie ciąży, u dziewięciolatków zaburzenia zachowania. Dzieci matek najbardziej narażonych na skażone powietrze ważyły w chwili urodzenia średnio o 128 gramów mniej niż tych, które będąc w ciąży oddychały czystszym powietrzem. Przeciętny obwód główki był niższy o 0,9 cm. Jako pięciolatki w testach inteligencji osiągały wyniki gorsze, przeciętnie o 3,8 punktu. Ale to nie wszystko, bo lista problemów jest dłuższa. Profesor Ewa Czarnobilska jest alergologiem. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim. Niedawno skończyła własne badania wpływu oddychania zanieczyszczonym powietrzem na nasze zdrowie. Jak w tej dziedzinie Pani specjalizacji, w tym czym się Pani zajmuje, zanieczyszczenie powietrza wpływa na ludzkie zdrowie? No, ja jestem alergologiem i prowadzimy bardzo szerokie badania wśród dzieci i młodzieży miasta Krakowa. To jest w skali 3 lat. Badamy około 27 tysięcy. To są badania ankietowe i okazuje się, że choroby alergiczne dróg oddechowych występują 2-3-krotnie częściej w porównaniu do występowania w Polsce. W związku z tym ustalaliśmy, jaka jest przyczyna tego. Próbowaliśmy zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania. Okazuje się, że również zróżnicowanie w tych chorobach występuje u osób mieszkających bliżej głównych traktów komunikacyjnych. W tej grupie częściej występuje astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt nosa. A więc spaliny samochodowe też mają duży wpływ na występowanie chorób alergicznych. Jaki jest tego mechanizm? Same substancje chemiczne może nie wywołują jako takie alergii. One wywołują zjawisko priming, czyli ułatwiają wnikanie alergenów. Zatem osoby uczulone na pyłek brzozy, trawy w mieście częściej będą miały objawy alergii niż osoby mieszkające poza miastem, mimo że tam tych pyłków jest więcej. Dlaczego? Dlatego, że te pyłki, na powierzchni których obecne są substancje chemiczne z pyłu zawieszonego, one są bardziej agresywne. One osiadając na śluzówce nosa czy oskrzeli, one uszkadzają tą śluzówkę i ułatwiają wnikanie alergenu. I w związku z tym mogą wywołać katar alergiczny czy astmę. Badania prowadzone w skali Polski pokazały, że jest więcej chorób alergicznych u osób mieszkających w aglomeracjach miejskich w porównaniu do osób mieszkających na wsi, czyli tam, gdzie to zanieczyszczenie jest mniejsze. Mimo że tych pyłków jest więcej. I to jest dowód na to, że ten pył zawieszony powoduje uszkodzenie śluzówki i przez to z jednej strony ułatwia infekcje zwykłe, bakteryjne, wirusowe, ale też ułatwia alergizację. Natomiast to jest problem osób, które już są alergikami. Mają alergię na
pyłek traw, mają alergię na drzewa, na chwasty, ale jest druga grupa osób, które nie mają tej alergii. A mimo to w okresie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza mają objawy alergiczne, czyli jest kaszel, jest duszność, jest katar. U niektórych osób te substancje chemiczne, które są w pyle zawieszonym, również mogą alergizować. Nie tylko uszkadzać, nie tylko zwiększać zapadalność na infekcje wirusowe, bakteryjne, ale również alergizować. Jest to tak zwana alergia nabyta. To, co kiedyś rozpoznawaliśmy jako chorobę zawodową u pracowników przemysłu budowlanego, u których występowała astma i występuje, może występować astma zawodowa, już w tej chwili obserwujemy u dzieci, u których wszystkie testy alergologiczne są ujemne, a mają objawy astmy. I te objawy astmy są bardziej nasilone w okresie jesienno-zimowym, w tym czasie, kiedy mamy zanieczyszczone powietrze, natomiast w okresie letnim ustępują. I to jest pośredni dowód na to, że substancje chemiczne same w sobie, te w zanieczyszczonym powietrzu, również mogą uczulać. Czyli z jednej strony pyły zwiększają jakby podatność na alergie tradycyjne, powiedzmy, a z drugiej strony same mogą uczulać. Można mieć też alergię zimową na pył wiszący w powietrzu. Dobrze rozumiem. Czyli oczywiście. Czyli trzy drogi działania substancji chemicznych w pyle zawieszonym. Z jednej strony uszkadzają śluzówkę i ułatwiają infekcje wirusowe, bakteryjne. Z drugiej strony zwiększają odczyn alergiczny już u osób z alergią wrodzoną, na pyłek roślin na przykład. I trzecia, same mogą wywołać alergię. Ale i to jedynie część listy przypadłości i problemów zdrowotnych, które mają związek z zanieczyszczeniami powietrza. Ta jest niezwykle długa. Są na niej problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, Alzheimer, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu, problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, astma, rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych, bezpłodność, obumarcie płodu, przedwczesny poród. Być może najważniejsze pytanie brzmi, jak chronić siebie i dzieci? Ja niestety coraz częściej spotykam się z poważnymi pytaniami. Wtedy, kiedy uświadamiam rodziców, którzy są zawiedzieni wynikami badań, nie ustaliłam im konkretnej przyczyny, bo testy skórne są ujemne, ustalamy wspólnie i oni kojarzą te objawy astmy czy alergicznego nieżytu nosa z zanieczyszczonym powietrzem, decydują się na zmianę zamieszkania. I oni mnie pytają, pani doktor, czy jak wyjedziemy nad morze, czy to jest dobra decyzja? I pytają mnie, czy to rzeczywiście jest jedyny sposób, żeby to dziecko, szczególnie dzieci i osoby również starsze, nie chorowało. Ja odpowiadam tak, tym bardziej, że są to pacjenci, którzy leczą się już kilka lat i widzimy powtarzalność tych objawów. Wyjeżdżają nad morze na coraz dłuższy okres i widzą, że nie ma konieczności stosowania leków i o jakiej porze by nie wyjechali, zawsze to dziecko jest zdrowe. W związku z tym decydują się
I mam coraz częściej takie pytania. No ale oczywiście warunki ekonomiczne nie zawsze pozwalają albo rzadko pozwalają na podjęcie takiej decyzji, więc co możemy zrobić? Myślę, że ważne jest, żeby monitorować stopień zanieczyszczenia. W tej chwili jest to bardzo proste. Możemy ściągnąć aplikację na komórkę i informuje nas na bieżąco i po prostu nie korzystać ze spacerów, zamykać okna, a po deszczu, po śniegu, po wietrze halnym szczególnie otwierać, robić przeciągi i wietrzyć dom. Radziłabym również zakładać maseczki i dobrze byłoby, żeby te maseczki były pod ręką. Kiedy wychodzimy, kiedy dzieci wychodzą z przedszkola, ze szkoły, kiedy wychodzimy z pracy, musimy przejść na przystanek autobusowy, tramwajowy, w centrum miasta, mamy gdzieś zajęcia, załóżmy te maseczki i nie wstydźmy się tego. Raczej wstydźmy się tego, że biegamy w zanieczyszczonym powietrzu, że jedziemy rowerem i bez założonej maseczki. Tego możemy się wstydzić. I jeszcze jedna rzecz, to już właściwie poza, bo to nie jest tylko sprawa Krakowa, prawda? To jest sprawa no, całego naszego kawałka Europy. Dlatego pani chyba mówi o morzu, że to nie jest kwestia wyjazdu w góry i do Zakopanego, tak? Tylko do Gdańska albo raczej gdzieś tak, do Wejherowa, tak. Powiedzmy, tak? Bo... No niestety to zanieczyszczenie jest również nawet większe. Powiedzmy w Nowym Targu, w Zakopanem, kiedy kontrolujemy, już mamy ten monitoring, no ale tam mamy gdzie wyjść. Możemy z Nowego Targu wyjść na Turbacz, przez Kowaniec, możemy wyjść również w góry w Zakopanem, więc mamy pod ręką góry i możemy uciec. Natomiast w Krakowie Kopiec Kościuszki jest za niski. Chociaż na pewno jest to jakieś wyjście, ile jednak może pomieścić mieszkańców Krakowa. I jeszcze taka jedna praktyczna uwaga, mianowicie kiedy wracamy, no bo już musieliśmy gdzieś pójść, nie zdawaliśmy sobie, że jest takie zanieczyszczenie, nie założyliśmy maseczki, no albo założyliśmy, warto pomyśleć o prostej rzeczy, wypłukanie ze śluzówki tego, co osadziło nam w trakcie oddychania w zanieczyszczonym powietrzu. A więc wodą morską, czy zwykłą solą fizjologiczną, błony śluzowe nosa, wypłukać gardło z jakimiś sztucznymi łzami, spojówki, czy po prostu umyć twarz, ręce. Spłukać z siebie smog krakowski. I skąd właściwie cały ten smog? On nie przychodzi z zewnątrz, jak susza czy powódź. Na ironię losu robimy go sobie sami. To policzek, który sobie wymierzamy naszą lekkomyślnością. Paląc śmieciami lub węglem najgorszej jakości, trujemy siebie, nasze dzieci, naszych najbliższych i ludzi wokół. Potrzeba zmiany sposobu myślenia, zmiany przyzwyczajeń, żeby zmienić coś w powietrzu dookoła nas. Można też udawać, że problemu nie ma, że zimą powietrze po prostu inaczej pachnie. My nie udajemy, że nie ma problemu, dlatego zrobiliśmy ten film i bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w jego realizacji. Można jeszcze zapytać, no i co w takim razie z tym smogiem? To zależy tylko od nas samych.